Ksiądz Michał O. ma postawione zarzuty przywłaszczenia milionów z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Jak nazwać formację, która broni takich ludzi? Prawo i Sprawiedliwość. I z tego też muszą być wyciągnięte pewne wnioski. Opowiadają bajki o torturach. Tu zaczęto stosować tortury. A jaka jest prawda? Ten personel tego zakładu karnego na Służewie w Warszawie robi fantastyczną robotę. To można powiedzieć, że jest samo dobre. Jarku, niewinni nie mają się czego bać.